Close your eyes. There it is. Dobra, odświeżyłem się tutaj troszeczkę. Tych zleceń jeszcze głównych, słuchajcie, nie brałem. Już wychodzimy, bierzemy się za nie i śmigamy w te góry w takim razie. Kurczę, chciałbym zbudować taką sieć tyrolek w tych górach. Nie wiem, czy by mi się to udało. I wylewelować też jakoś te tyrolki, żeby one były na wyższym poziomie, żeby ich zasięg był większy. O, znowu ktoś skorzystał z mojej drogi. Dobra, bierzmy to główne zlecenie. O, mogę boty wysłać też. Jeden zrealizował dostawę, okej. Ale one zniszczone te towary dostarczają. Te boty są beznadziejne, tam zniszczone towary kompletnie były. Boże, tragedia. Patrzcie, 93, 100% zniszczone. Nie no, im trzeba dawać coś łatwego. Może jakieś lekkie towary. Kurde, to dobra, dajmy im coś blisko. To jest bliziutko. I chyba po drodze nic by nie było. I to jest blisko, dobra, to weź sobie to. I to. Może to im pójdzie lepiej, no ale nie wiem, no tragedia. Te pierwsze zlecenia jeszcze jako tako. Ale tu już dostajemy ocenę C, towary dochodzą zniszczone. Jeszcze całkiem przestanę z nich korzystać. Dobra, standardowe, czy mamy jakieś, które prowadzi tam, gdzie się udajemy? To by było w sumie po drodze. 360 kilo, nie, no dobra, podziękujemy. To jest po drodze, do rzemieślnika. 96 kilo, ale dobra, weźmy na razie główne, zobaczymy ile tu jest wagi, 80. No właśnie, to chyba nie bardzo możemy brać cokolwiek innego. Także weźmy na razie tylko to. That firearm can be loaded with hematic rounds. It's fitted with a dot sight as well. Should improve your aim. Okej, ale chyba mam, tak? W posiadaniu 0, dobra. To niech będzie jedna sztuka. Wzięlibyśmy sobie motocykl chyba. Pewnie bym go gdzieś tam porzucił. No i dobra, i assemblery. Mam 3. One trochę ważą, ale chciałbym sobie tych trolek tam później nastawiać, jakby nie było. Wezmę jeszcze jeden w takim razie. Wezmę spray naprawczy ze 2 sztuki. Dobra, idziemy w góry, to może na wszelki wypadek jeden zaczep, co? Worek z krwią, 2 sztuki poproszę. Buty mam w dobrym stanie. No i teraz tak, hemogranatów mam. Trochę mam, wziąłbym jeszcze ze 3. Mamy niby ten hemopistolet też, kurczę, poziomu 2. Ciekawe, jakby on się sprawdzał. Dobra, to chyba wszystko w takim razie. Idziemy tak. Nie wiem, czy ja tu motocykla czasem nie mam na zewnątrz wystawionego. No ale niech będzie, weźmy sobie na wszelki wypadek ten.
Okej, wszystko na plecy. Kurczę, nie mam miejsca, tak? To bym wywalił, zużyty. Trochę tych granatów można za dużo i tej krwi. Dobra, potrzebujemy też tej ceramiki. Weźmy sobie optymalizację. Zobaczymy, może jakoś damy radę, tak? Kilo na plerach, o cholera. Dobra, jakiego elementu zlecenia? Jakie zegarki? Spraye naprawcze zostawiłem. Ale nie widzę tu żadnych zegarków. Dobra, weźmy te spraye. Nie wiem, czy mu je zostawiłem. Nie mam miejsca już? Nie, puść to. Sam. Dobra, wystarczy ten jeden spray w takim razie. Lecimy. Dobra, spróbujmy obcykać jakąś fajną, optymalną trasę. Schron temporalny. To nie jest w sumie tak daleko. Ja bym kierował się do drogi. Później drogą kawałek pojechał. Do rzemieślnika. I przez rzemieślnika prosto tutaj w lewo. Dobra, stary, nie panikuj, nie zamierzam w ogóle walczyć, także... No. No bosko, bosko. Dobra, podjedźmy może pod parasol. Naprawmy się trochę. Okej, jak my daleko jesteśmy od celu? No jeszcze jest kawałek drogi. Trzeba się przedzierać przez te gnojki teraz. Myślę, czy by nie pojechać jakoś naokoło. Tędy. Aby po prostu zaszarżować. Dobra, pędzimy. Może się uda, jak nie, to mamy granaty.
Elegancko. Elegancko udało się. Dobra, ciekawe czy tutaj podjadę. Prosto pod górę. Może się da. Tylko jeszcze pamiętać, żeby wziąć spray i naprawić ten ładunek. Jest pełno skał. No, kurczę, ta jazda tym motorem przez te skały to jest upierdliwa. Ale udało się, spoko. Tylko teraz tak, spray. O kurde, skończył mi się, ale naprawiłem chyba. Zaraz, to weź go wywal. Nie masz jeszcze innego? Masz. Na wszelki wypadek jeszcze psikniemy. Dobra, chyba jest ok. Bierzcie to ze mnie i dawajcie eskę. No i chyba od razu dołączą do sieci, tak? No muszą, bo bez tego nie będziemy mogli tutaj rozstawiać tych tyrolek nawet. I nie zobaczymy tyrolek innych graczy, tak? No to przede wszystkim. Bo liczę na to, że będą jakieś porozstawiane właśnie. I że będziemy mogli skorzystać, bo chyba tym motorem się nie będę męczył przez te góry. Jest, level, doręczyciel. Za stan ładunku. No właśnie, zadbaliśmy o stan ładunku i jest nagroda. Łatwiej utrzymywać równowagę. Tak jest, dawaj sieć. Chcę zobaczyć tyrolki na mapie. No, spory obszar nam odblokowało. Pancerz. Nieśmiercionośny karabin automatyczny? A po co mi to? Jest jakaś tyrolka, widzę, rozstawiona. Nice. Może będzie bardzo pomocna. Bo tam będziemy musieli chyba iść bardziej na zachód teraz. Now'd be a damn good time to do it too, as they just sent out an SOS call. Info's still coming in, but it looks like there's been an accident, and we've got injured in need of assistance.
Check the delivery terminal for details. O kurde, to co tam się wydarzyło? O, ale nam wagi zabrało, świetnie, dobra. A co tu mogę oddać? A nie, to te nośniki pamięci. Standardowe, jakie macie. No nie, wszystkie nas cofają, to nie, podziękujemy i pokaż to główne. Pilne, dostawa krwi. Czyli malutka waga, 15 kg, bosko, bosko. I coś tam się wydarzyło, tak? Masa rannych, tragedia jakaś, dobra, bierzemy. That's armor for your shoulders and legs. The downside is that you won't be able to carry cargo on top of it. You'll have to weigh the pros and cons. O kurde. Czyli no tak, no zabiera nam wagę, tak? No ale weźmy sobie w takim razie pierwszy poziom. Może nam pomoże. Okej, hemograntów nie chcę więcej. Butów nie muszę wymieniać. To co by tutaj... Bo planuję chyba też, wiecie, na piechotę teraz bardziej. Tyrolkami inaczej się posługiwać. Bo tam widzę, że jest jakaś rozstawiona. Miejmy nadzieję, że połączona. Znaczy tak, zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie się jechało motorem kawałek do tej Tyrolki. A potem go gdzieś tam porzucę. I co? I co by tu wziąć jeszcze? Może jeden zaczep spinaczkowy. Tak na wszelki wypadek. Sztukę. I co? Assembler jeszcze jeden? Byśmy mogli nastawiać tych Tyrolek? Dobra, weźmy jeszcze jeden. Okej. No mógłbym sobie odświeżyć buty. Ewentualnie egzoszkielet. Wzmacniający szybkości. Mogę szybkości, bo nie mam tak dużo rzeczy na sobie. Mam w posiadaniu jeden. Wezmę jeden, zobaczymy ile tamten ma ładunku. Czy nie jest czasem rozładowany, jak będzie rozładowany sobie wymienię. Remember, Sam, when the clock's ticking, speed is what matters most of all. No właśnie. Review your gear and bring only what you need to make it to your destination as fast as possible. Mhm. Rozumiem. Dawaj wszystko. To wagi nie mamy dużo, mamy 85 kg, więc powinniśmy śmigać. Zużyte to wywalmy. Dlaczego tylko w szafce? Nie mogę tego wywalić po prostu. Dobra, daj do szafki. Egzoszkielet szybkościowy. Uszkodzenia... Może go po prostu wymienię. Załóż. A ten damy do szafki. Nie, ten jest założony. Ten dam do szafki. Albo niech będzie ze mną. Okej, dobra, ruszamy. Dobra. Granat. Czy to nie jest zużyty? Myślałem, że tu coś zużytego wywalałem, ale dobra. Dobra, idzie ta piesza... Tyrolka tam się pokazywała. A jest zaraz tutaj. Zaraz, zaraz. Jak ona łączy? A, ona... Czekajcie, czekajcie. Usunę wszystkie znaczniki. Co ona łączy? Aż to może... Kurczę, to by było... Poziom obiektu 3, wow. Poziom obiektu 1, czyli to nie jest połączone z tym. Dobra, to jedziemy do tej. Do tej Tyrolki. Zobaczymy, gdzie ona prowadzi. A potem prosto... No, będzie niebezpiecznie pewnie. Widzę tutaj jakieś bagna czy lasy, nie wiem co to będzie. Tu mamy generator, też moglibyśmy z niego skorzystać. Może jeszcze do generatora poprowadzę linię, taką drugą. Tu jakaś baza jest, ciekawe co tam jest. Dobra, jedziemy. Na razie do Tyrolki.
parasol. Szkoda, że on nie ładuje, kurczę. Dobra, o kurczę, to jakieś głazy spadają. Jezu, 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 on leci na mnie. Ale fart. Czy tu podjadę, pytanie. No, 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 no. Ożeż w mordy, tu jest niebezpieczny. Gdzie jest ta tyrolka? Gdzieś tutaj niżej chyba. Wiecie co, pieprzyć ten motor. Mi się tak koślawo po tych skałach nimi jeździ. Jest rolka. Dobra, i gdzie ty prowadzisz? No i czasem nie tam na dół do tej bazy? Ja muszę iść tam, kurde. No, zeskoczę. Oj, spokojnie. Spokojnie, mały. Kurde, nie pamiętam, jak się włączało. O, to. Sprawdź stan EUD. Uspokój. Kurde, jeszcze raz. Spokojnie, mały. Kurde, ja mam na to czasu. Dobra. Więź się wzmocniła. Kurde, ja nawet nie wiedziałem, że to jest jakaś więź z nim do zwiększania. O kurcze. Dobra, już mu lepiej, nie mamy na to czasu. Wytrzymaj się tam, mały, wytrzymuj spokojnie. Dobra, gdzie ta tyrolka prowadzi? Użyj. Nie można podpiąć. Może nie jest połączona z niczym. Dobra, nie to nie. Lecimy. Na bank będą wynurzeni gdzieś po drodze. No tu motorem nie byłoby szans, kurczę, zjechać w dół. O, mamy generator. Bosko, naładuj nam gacie. Dziękujemy. No, widzę, ktoś tu też motor zostawił. Dobra, ale co ja chciałem? No chciałem ułatwiać sobie tymi tyrolkami i ewentualnie dla innych graczy też ułatwić. O kurczę, że tam jest teren move. Tak to trochę wygląda, ale dobra. Weźmy sobie assembler. Tyrolka, gdzie byśmy mogli cię ustawić? Ty, a może ja nie jestem... Nie, jestem w sieci. O, możemy połączyć z tamtą. Tu już nie bardzo. Tutaj. O. Buduj. Patrzcie, jak fajnie. Komuś to ułatwi na pewno trasę i może dostaniemy jakieś lajki. Chcę taką... zrobić taką ścieżkę z tyrolek w tych górach. Naprawdę, to będzie kapitalne. Dobra, zbuduj się, a my lecimy na dół. Gdzieś tam zbudujemy kolejną. Dobra, może tędy. No nie, to będzie teren move chyba. To nieciekawie.
Dobra, idźmy jakoś prawą stroną. No tak, nie ukryję się z takimi tobołami, macie rację. O, zajebiście. Już nas mają. Trzymaj się, lecimy w prawo. No zapewne jest w drodze. Pójdziemy sobie tutaj prawą stroną. Może oni pobiegną tam, w lewo, gdzie ten czujnik się aktywował, a my sobie śmigniemy tędy. Tutaj tymi górami. Zastanawiam się, czy moglibyśmy tutaj tyrolkę machnąć. Spróbujmy. Patrzcie, no tak można by, gdyby te drzewa nie zasłaniały. Dobra, to może tutaj gdzieś. Kurde, się z tym bawię. O cholera jasna, lecą tutaj. Come on, chcę ją zbudować. Ah, for fucks. Oni mają broń! What the fuck? Oni mają broń. No, strzelaj! No to a co mam zrobić, jak oni do mnie strzelają? Człowieku, no czy ty jesteś nienormalny? No to cztery ciała, ja nie mam na to czasu. Kurde, a gdzie miałem ten... niezabijający pistolet? Nie mam go. Może to jest to? Umieść w worku i co? Nie mówcie, że będę miał targać te zwłoki gdzieś. Nie no, za dużo gości tutaj leci. Kurde mol. Ale się porobił bigos. O man. Worek z krwią może? Ale co ja miałem zrobić? Nie bardzo rozumiem. No przecież strzelają do mnie. Kurde. Ja nie mam tej broni. Nie widzę jej przynajmniej. A zmień amunicję. Jak zmienić amunicję? Dobra, umieścić w worku. Tylko jak ja mam targać gdzieś wszystkie te ciała? Jezu, weź tą broń, człowieku. Kurde. Przygotować, strzelić. A jak to jest zmiana amunicji? Tu nic nie pisze. A jest Z, dobra. Ładuj. To jest chore i coraz więcej ich jest. Jeszcze jakiś leci? Zamień ładunek na worek. No pogięło was chyba, jak ja mam wszystkie ciała teraz sprzątać i nosić gdzieś. No. Spierdzielajcie, ile was jest. Nie mam mowy, ja nie targam tych ciał.
lecę dalej. Tylko wsadzę je w te worki. Gdzie jest jeszcze ciało? Tutaj. No przecież bez kitu. No bo ja to rozumiem, żebyśmy musieli chyba, tak jak na początku gry, brać ten worek na plecy, zasuwać gdzieś do jakiegoś krematorium. Czekaj, czekaj, czekaj. Gdzie tu pisze, co to jest za rodzaj amunicji, bo też nie widzę tego. Umieść w worku następne ciało. Matko Boska. No jeszcze jeden. Dobra, ja nie mam na to czasu. No jeszcze jeden, kurde mol. Wziąłbym tą brykę w sumie. A, no i co ja chciałem? Chciałem tą tyrolkę, tylko że tu widzę... Chyba, że jakoś po tych górach. No stój, chłopie. Chyba, że jakoś po tych górach przejść. Wejść na nie. Weź tą broń schowaj, chłopie. Zobaczymy, może tak da radę. Ale wskoczył skubaniec. Dobra, i tutaj na przykład ustawić tyrolkę. No, no dawaj, come on man, wejdziesz tutaj. Nie rób se jaj. O. Dałoby radę, czy by nie dało? No, jest. Zajebiste połączenie, co? I teraz później tam, na tamtą część góry. Lecimy. Tam gdzieś generator powinien być po drodze, więc sobie zaraz te gacie naładujemy. Kurczę, mały jest zestresowany znowu. Nie mogę go uspokoić. O Boże. Gacie się rozładowały. Dobra, to pędzimy tutaj na drugą stronę góry. Dobra, tu jeszcze połączenie było, no to lecę dalej. Okej, teraz tutaj umieścić następnego. Dawaj, ja... Kurczę, tylko czy ja mam jeszcze więcej tych assemblerów? No, dasz radę jakoś tutaj ustawić? To byłoby świetne miejsce. O, come on! No daj spokój. Fuck, no nie mogę na tym. O, 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 o. Dobra, dawaj tutaj. Mam jeszcze te assemblery? Mam jeszcze jeden. No dobra, tu akurat... Jeden, zrobimy połączenie gdzieś tam na dół. Tu mamy generator zaraz, zajebiście, naładujemy się. O, i gdzieś tam na dół damy tyrolkę jeszcze za chwilę. Gdzieś tam na tych zielonych terenach.
No tak, nie damy, bo rozłączono z sieci przecież. No ale dobra, stoi tam u góry, mógłbym to jakoś wrócić i ten zasięg poszerzyć, rozstawić więcej tych tyrolek. Teraz tego nie zrobię, bo musimy dołączyć tutaj tą kolejną bazę do sieci. No nic, dobra, to już pędzimy prosto do nich. Dobra, już jesteśmy chyba bliżutko. Mam nadzieję, że tu już nic nie wyskoczy, że znowu mi się rozładowały gacie. Czasu jeszcze mamy sporo. Okej, biegniemy prosto i będzie okej. Dopóki się biegnie prosto, nie skręca, nawet jak się ma rozładowane te gacie, to zauważyłem, że sam sobie spokojnie daje radę. O, woda. Niebieska, okej. To jak się biegnie prościutko, to wtedy nic się na mnie stanie, nie przychyla się nawet. Kurde, tylko co z tym małym? Może napiję się jeszcze. Kurczę, tu jeszcze jakieś urwiska są. Ale dobra, tu możemy chyba wejść sobie spokojnie. Come on, come on. Jeszcze parę kroków. No, to jest chyba jedna z trudniejszych tras, kurczę. Dosyć długa. No i zastanawiam się, co z tymi zwłokami, bo tak naprawdę tylko wsadziłem je w worki i zostawiłem. Mam nadzieję, że nie będzie z tego powodu jakiś mission failed. Zaraz się przekonamy. Dobra, jesteśmy już. Dobra, dobra. Trzymaj równowagę. Okej, jeszcze pamiętajmy, żeby wyciągnąć spray i naprawić ten towar. Tyle żeśmy przeszli. ...20 minut jeszcze nam zostanie. Elegancko, z czasem elegancko jest. Gdzie tu macie wejście? Tutaj chyba, po lewej. Matko Boska, co za trasa. Dobra, spray. Czekaj, spray. No bierz ten spray. Zaraz, wszystko jest w dobrym stanie? Jak to możliwe? No dobra, może jest. Ale dziwne. Myślałem, że jakieś tam uszkodzenia mieliśmy po tej walce. Strzelali do nas. No w sumie nie wywróciliśmy się ani razu. Kurczę, fajnie te rolki rozstawiałem. Wróciłbym tam i rozstawił resztę, wiecie? Jak tylko tą sieć połączę. Ale może zrobię to po prostu poza odcinkiem. Dobra, macie, bierzcie to ze mnie. So much. Our med
team should have no trouble patching him up now. You're a lifesaver. Thank God. Another moment and I don't know where we'd be. No i są uszkodzenia, no ja nie czaję tego. No i B, ale bez sensu. Może za wolno? Okej, bot zrealizował jak zwykle do dupy. 90%, przynajmniej nic nie zniszczył. C. No dawaj, dawaj, podłączaj. Nice. Karabin automatyczny. Nieśmiercionośny. To ten kurde nieśmiercionośny by trzeba było sobie zmontować w takim razie. Ale chyba nie ma żadnych konsekwencji z tymi ciołami. Przynajmniej na razie nic się nie dzieje. O, widzę, na dole tyrolki są rozstawione przez kogoś. Okej. Przymusowy odpoczynek. No i tak miałem taki plan. Ale to może jakaś cutscenka będzie w takim razie. Higgs and his people came. They finally reached Edgenoth City. There's no escape for me now. Everyone's dead, the city's destroyed, and what's left is crawling with BTs. They're everywhere. Where's your Kipu? But I was able to sneak away and reach out to you. This might be our last chance to talk like this. I just wanted you to know that I'm safe. For now. Promise me you'll keep building the chiral network. It's our only hope for the future. It's my only hope for freedom.
And when you've finished, we can go back east together. Amelie, your keeper, where is it? Sam, I'll be waiting for you on the beach. No, tak myślałem, że coś będzie. Kurczę, kolejny jakiś koszmar. To trzeba by się śpieszyć, tak? Dobra, odświeżymy tutaj sama, ja to zrobię za chwilę i w takim razie ruszymy dalej w kolejnym odcinku.